Jesteśmy w Koszalinie, festiwal Na Fali, Lato Zet i Dwójki tuż przed koncertem. Dzisiaj przebojowe duety. Debiutant, absolutny debiutant wystąpi z gwiazdą. Mamy 5 takich wystrzałowych par i jedna z tych par dzisiaj wygra. Co będzie dalej z tym debiutantem? Kto wie, może będziemy grać go niedługo w Radiu Zet. Jesteśmy w Koszalinie i za chwilę zobaczycie, jak koszalińska publiczność reaguje. Koszalin, uwaga, 3-4! Przyjechałyśmy na koncert Na Fali. Jesteśmy spod Koszalina. Jakbyśmy mogły nie uczestniczyć w tym wydarzeniu? Jesteśmy fankami tych zespołów. Fantastyczna energia od publiczności i o to właściwie chodzi najbardziej. Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń do tego konkursu na duety i muszę przyznać, że mieliśmy mega zagwozdkę, kogo wybrać, ale po przesłuchaniu nagrania Pauliny jakoś było to oczywiste, że jest czarnym koniem. Zespół Summon Grace wybrał mnie do duetu. To właściwie duet to nie był, naprawdę ich było dużo, ale bardzo, bardzo fajnie, że udało mi się i że to właśnie mnie wybrali. Bardzo fajnie, bardzo dobra atmosfera, bardzo wesoło. Dziękuję bardzo, Koszalin. To już jesteśmy drugi raz, bo w zeszłym roku też byliśmy, też się fajnie bawiliśmy. No polecam wszystkim. Bola ma 16 lat, jeszcze młoda fanka, mówiła, że słucha nas i dziś wystąpiła z nami na scenie. Młoda, zdolna, fajna dziewczyna, która myślę, że ma pomysł na siebie. Ma niesamowicie fajną barwę i dlatego żeśmy zdecydowali, że to z nią właśnie chcemy zaśpiewać. Super, super atmosfera, wieczór przepiękny. No, z chłopakami super się też współpracuje. Było dużo ciekawych wokalistów i tak i coś dla młodszych i dla starszych. Super zabawa, ekstra wrażenia, niezapomniana przygoda. Niezawodna była Beata Kozidrak, także rewelacja, postawiła całą publiczność na baczność, także super. Rzadko się tak zdarza, że podczas jednej imprezy mamy kilka tak wspaniałych gwiazd, także na pewno warto i zapraszamy. Radio Zet.